Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, dzisiaj zakończymy sobie Helewator i podsumujemy go tak naprawdę. Więc zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. Jak daleko zaszliśmy. Została tak naprawdę godzina, więc jeszcze tutaj coś się może podziać. No wydaje mi się, że... Aha, tutaj oczywiście jak zwykle coś musiało się zepsuć. Ale wydaje mi się, że top 1 mamy pewne. W sumie nawet nie wydaje mi się, jestem tego w 100% pewny. Top 2 raczej Elysium też nie odda. Tutaj największa walka będzie między szewsami a Hiszpanami, czyli Francuzi kontra Hiszpanie. Oni tutaj jeszcze będą przez tą godzinkę, myślę, mocno walczyć o to top 3, no bo jednak rameczka to jest coś. No i co dalej? Piąta hospoda, czyli znowu Czesi. Potem Pluszowa. Na szóstym miejscu bardzo fajnie, Szaten na siódmym i 20 tysięcy, no prawie 30 tysięcy różnicy, więc tutaj już być może nie będzie szarży. Tranken i Madziary jakieś, to już tam troszkę niżej. Tu jeszcze byle do emerytury, Polska Gildia na miejscu 12, więc w miarę sympatycznie. Jeśli chodzi o naszą gildię, odbiorę sobie już w tym momencie. No, w sumie jeszcze możemy zaatakować te 6 razy, bo mamy 6 tiketów, może coś tu jeszcze padnie. To byłoby miło. O, jeszcze 3 jeżynki dostaliśmy, więc też super. Jestem na miejscu 10 w gildii, więc uważam to za dobry wynik, naprawdę dobry wynik. Najlepszy mój rekord w tym Helewatorze to 288. Wydaje mi się, że mogło być lepiej, ale jakoś nie przywiązywałem wagi do tego. Odbierzmy sobie jeszcze tutaj te nagrody. 22 miliony golda, jeszcze sporo surek. No i do Kowala i do twierdzy przy okazji. Tu odbierzmy jeszcze to. Tutaj troszeczkę przespałem, bo miałem skarbiec tak gdzieś koło północy sobie zrobić, a poszedłem spać i nastawiłem go dopiero rano. Więc jestem tak delikatnie 8 godzin w plecy, powiedzmy. Tutaj za 3 godzinki będziemy mieć kopalnię złota 49, więc liczę, że dzisiaj zawki dostaniemy trochę pakietów. No oczywiście dzisiaj już władcy nie będziemy podbijać. Może uda nam się zobaczyć, które miejsce w podziemiach mamy. 10. Więc jest dobrze. Na razie tak zostanie przez jakiś czas. Jaki plakat? Wrzuć epicki przedmiot do toalety, więc idealnie idziemy od razu do toaletki. 300 na 1000 na ten moment, ale tutaj wrzucamy jakieś buty i od razu je chyba rozmontujemy, bo wydaje mi się, że nasi pachułkowi mają wszyscy nowe butki. Dokładnie, więc tutaj one się do niczego nie nadadzą. I od razu zrobimy rozmontowanie. Tu jeszcze kolejne rozmontowanie i tu jeszcze kolejne rozmontowanie. Z tego co pamiętam to tyle. Idziemy do gabinetu magii, a tu sprzedujemy oczywiście 4 pary rękawic. Więc troszeczkę nam się tutaj zaczyna robić luz, więc bardzo miło i możemy iść dalej. Idziemy teraz do pupili, więc karmimy piciura na 192, no i od razu żniwka na 19. Mamy sporo jedzeń, a piciur potrzebuje jeszcze tylko 8, więc pozostała część już zostaje przekierowana na żniwka. Jeśli chodzi o światełko, no to tutaj karmimy tylko rozmiazgę. Na ten moment tu w ziemi karmimy tylko koziutka, bo jeszcze do 200 troszeczkę mu daleko w ogniu. W ogniu karmimy psy dwoma, o ile gra pozwoli. No i karmimy też chili paliego, bo te 9 truskawek mamy delikatnej nadwyżki, więc też miło. Tutaj wczoraj chyba nakarmiłem narwałego na 200, więc już teraz pozostaje nam tylko hydrosłoń. Więc też spoko, już coraz bliżej do tego, żeby kończyć trzeci pasek pupili wykarmionych, więc też cieszę się z tego ogromnie. Spróbujmy może ziemią. Jakoś tak ostatnio mam, że pierwsze walki staram się robić ziemią. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak to wychodzi. No i tutaj odbieramy sobie plakat. 31 baniek, tak po prostu za darmożkę. No i idziemy robić awkę. Trzeba tutaj podziałać, żeby tego golda dzisiaj jeszcze troszkę wyfarmić, więc zobaczymy, co tutaj nam powypada.
Jeszcze a propos elewatora, to możemy sobie zobaczyć, jakie te nagrody sobie tutaj odbierzemy. Oczywiście rameczka, oczywiście berylek, oczywiście 102 tysiące odłamków, 153 tysiące metalu i 366 milionów złota. No złoto nam się na pewno bardzo przyda. Odłamki na pewno też, bo w tym momencie mamy tylko 260 tysięcy odłamków, więc będziemy mieć 360. No wszystko teraz już mamy na razy 14, więc to przez jakiś czas na pewno tak zostanie. No i teraz nie musimy się o nic martwić, tak naprawdę będziemy sobie na spokojnie zbierać surki, żeby wszystko później poulepszać na razy 15. Na razy 15 no to potrzebujemy minimum 800 tysięcy, więc to na pewno jeszcze dość długo potrwa. Oczywiście też jak będziemy się ewentualnie przebierać, to też tych trochę surek stracimy, więc no ciężka sprawa, bym powiedział. Teraz musimy dbać o każdy kawałek tajemniczych odłamków. Więc no cóż, musimy bardzo, bardzo się pilnować. Przy okazji, jak już tak sobie podsumowujemy elewator, no to tutaj, tak jak mówię, mój rekord to 288. Jeśli chodzi o zabójcę, mój rekord wynosił chyba 201. Prawdopodobnie tak, nie pamiętam dokładnie, chyba 201 albo 202. Jakoś tam dużo, dużo dalej chyba nie dotarłem. Max 203 chyba. Może i przypchałem 203, już nie wiem. Bo jeszcze mamy godzinkę, więc w sumie może tam się coś jeszcze zmienić. A jeśli chodzi o maga, no to nie będę spoilerował. Osoby na Discordzie są i dostały osobny filmik tylko dla osób z Discorda, gdzie tam dociskaliśmy sobie elewator właśnie na magu. I mogę tylko powiedzieć dodatkową rzecz, że udało mi się pchnąć jeszcze jeden poziom wyżej, tak po prostu darmówką, jakoś przed nagraniem tego odcinka, który teraz nagrywam z Wojownika. Więc możecie sobie tam dopisać jeszcze plus jeden poziomik. Raczej już nie będę tam klikał, bo i tak jesteśmy na dobrej drodze do wygrania elewatora. Więc tam też naprawdę dużo surek dostaniemy. Niestety gra działa jak działa. Bardzo bym chciał zrobić tą mapkę dla was tutaj i zobaczyć, czy uda nam się uzbierać te dusze, bo jednak za 3 godziny chciałbym postawić już kopalnię, żeby się budowała na poziom 50, bo za 15 dni będziemy już mogli sobie na spokojnie odebrać osiągnięcie, o ile, no jak mówię, gra pozwoli. Na arenie może coś zrobimy, może to pomoże, o ile też będziemy mogli wejść. Dobra, zobaczmy tego maga. Dobra, mag pokonany, dostaliśmy trochę expa. A czy tu będziemy mogli użyć tej klepsydry? No, chyba niekoniecznie. To jest bardzo irytujące. Może spróbujmy jeszcze 13-głową hydrę sobie klepnąć. Okej. Okay. No i tu mamy minutę jeszcze do zakończenia. No to chodźmy no, może do menadżera areny jeszcze. Prawie 2 sex quadra gintyliony, więc trzeba tu maksymalnie, no jak najszybciej zrobić reset, 8,5, więc niedługo będziemy się zbliżać do kolejnego E. No a tu nadal ta misja trwa i nic nie pomaga, żeby ją tutaj skipnąć. To jest naprawdę irytujące, spróbujmy się przelogować może. Jak widzicie, mag i zabójca mają już ustawione warty na wieczór. Boże, jak ta gra jest irytująca. Nie mogę nawet pominąć misji. No i to będzie chyba tytuł odcinka, szczerze mówiąc. Człowiek chce zrobić jak najlepiej, chce zrobić jawkę, a gra po prostu mu nie pozwala. Czy będę mógł w ogóle zaatakować przeciwnika w podziemiach? Czy też nie bardzo. Na razie zdobędziemy sobie po prostu duszę w ten sposób, że zaatakujemy in your face'a.
A Awkę prawdopodobnie będę musiał przeklikać sam, bo jak tak dalej będzie szło, no to nie będziemy czekać teraz 2 godziny, aż skończy Awkę, no prawda? Prawda. Niby misja się skończyła, ciekawe czy będę mógł ją zobaczyć. No niekoniecznie chyba. Więc spróbujmy się jeszcze raz przelogować. No. Halo, halo, bardzo proszę o zalogowanie. Hej, chyba nic z tego nie będzie, więc widzicie jak ta gra działa. Już naprawdę byłem happy, bardzo happy, że to zaczęło jakoś śmigać. No ale tu widać, że serwer nie odpowiada, już zaczęły się ruchy. Pozostała ostatnia godzina elewatora i ludzie na pewno chcą wejść i poprawić swój wynik. I też chcą klikać. No ale jak widać, nie jest nam to dane. Hej, niedobrze, bardzo niedobrze. Spróbujmy jeszcze może jakoś tak wejść. Serwer nie odpowiada. Może przy okazji nam loszek. Bo wojownik co tu zrobił? Szkoda, że Maguś tylko jeden krytyk. Kusia też słabiutko. Ale powiem wam, że Barbar tutaj mnie mocno zaskoczył. No ale co z tego, jak nie mogę nawet wejść dalej i zrobić awki. I to jest bardzo, bardzo smutne. No to zobaczmy sobie chociaż klaserek. Jakich tu osiągnięć nam brakuje? Tutaj pierwsze 3 strony to chyba wszystkie, 4 strony wszystkie. Trzeba będzie się powoli zająć też hrabią, żeby ulepszyć wszystkie budynki do poziomu 15. No ale bardziej chciałbym się teraz skupić na tym skarbcu, szczerze mówiąc. Więc jego pociśniemy sobie do maksa. No i dopiero zajmiemy się tutaj koszarami i tak dalej. Bo jednak tą fortyfikację chciałbym chyba zostawić jednak na koniec. Że tutaj już sobie wszystko wymaksujemy, no i zostaną nam forty, no i kopalnia klejnotów. I wtedy prawdopodobnie sobie machniemy forty i będziemy działać dalej. No, czy pozwolisz mi, droga gro, sobie jeszcze zagrać awkę dzisiaj, czy też niekoniecznie? To spróbujmy jeszcze coś zrobić, żeby tutaj pozmieniało się. Ja chcę zagrać awkę. No cóż, nie będzie nam to dane, no to może chociaż koło. Chyba dostaliśmy golda. Ciężko powiedzieć. A co będzie jako drugie? Nie. To nie był drugi raz gold. Po prostu tego drugiego rzutu nie zaliczyło w ogóle. No jest masakra. Jest masakra. I coraz bardziej, no dobra, i znowu nam powtarza pierwszy rzut. Już myślałem, że dostaniemy 3 złoto, a to nadal jest pierwsze. Więc no po prostu nie da się w tym momencie grać. No cóż, nic z tym nie poradzę. Bardzo chciałem, spróbuję jeszcze się raz zalogować, no ale to jest walka z wiatrakami. No i cóż, trudno, będzie króciutki odcinek z wojownika. Cieszy, że mamy top 1. Że będą fajne nagrody. Ale to tyle tak naprawdę, bo nie cieszy fakt, że nie możemy nawet zrobić awki. No i cóż. Mam nadzieję, że wam się udało zrobić awkę. Że zrobiliście wszystko na postaci, co powinniście. I tego wam zawsze codziennie życzę. Jeśli macie jeszcze cierpliwość do tej gry, bo ja powoli... Mi powoli się ta cierpliwość kończy. Także jeśli odcinek wam się podobał, bo cokolwiek, coś tam udało nam się zrobić, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subika. Zapraszam też wszystkich na Discorda, żeby zobaczyć, jak sobie poradził końcowo Mac w elewatorze, bo myślę, że warto. Trzymajcie się cieplutko i na razie.